Siemaneczko kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem i kolejną paczką z Shein. Ostatni film wzbudził dużo kontrowersji. Była duża oglądalność tego filmu, widzę, że podoba Wam się. Shein, było dużo komentarzy, dużo ciekawych ludzi, więc mam nadzieję, że tym razem Wam się też spodoba. Tym razem zamówiłam akcesoria kosmetyczne i nie tylko, mogę to tak określić, po prostu i akcesoria do domu może, po prostu brałam wszystko, co mi się podobało, co mnie zaciekawiło. A więc przejdźmy do otwierania. Oczywiście tak jak ostatnio, przepraszam, oczywiście tak jak ostatnio będę losowała z paczki każdą rzecz po kolei. Już się nie mogłam doczekać, aż to nagram. Bo oczywiście w tygodniu byłam w pracy, więc nie mogłam za bardzo nagrywać, nie miałam czasu. A teraz przyszedł weekend, święta się zbliżają, więc mam czas otwierać. Oczywiście na komputerze obok mam wyświetlone ceny z każdych produktów, które będę Wam podawać. Oczywiście to są ceny po rabatach, gdyż na stronie Shein dostajecie rabaty. Za każdy kupiony produkt dostajecie punkty. Te punkty możecie wymieniać na rabaty wysokości różnych, zależy ile macie punktów. Możecie też wystawiać opinie poprzednich przedmiotów, które kupiliście i wtedy dostajecie również punkty za to. Również są dodatkowe punkty, jeśli wstawicie zdjęcie przedmiotu, jak on wygląda, jak przyszedł, w jakim stanie, też się dostaje punkty. Ja miałam tych punktów 300, dostałam tam minus 15 zł rabatu. Do tego mogłam wykorzystać rabat, który jest dostępny na stronie. Więc jest tam bardzo dużo promocji i bardzo się to opłaca, bo myślę, że w sklepach stacjonarnych nie kupilibyśmy takich przedmiotów. Już Wam mówię, moja paczka kosztowała 237 zł 50 groszy. Myślę, że to jest niedużo za tyle produktów, no ale zobaczymy, jak produkty będą się prezentowały. A jeśli podobają Wam się filmy Shein, nie tylko, zakupowe, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, żeby żaden film Was nie ominął. Oczywiście możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę i komentarz. Ja chętnie odpiszę na każdy z nich. A teraz otwierajmy. Losuję pierwszą rzecz. Pierwszą rzeczą jest światło do toalety. Tak, dobrze widzicie, światło do toalety. Niestety pudełko jest trochę tutaj zniszczone, z tego co widzę. Mam nadzieję, że światło nie będzie zniszczone. W środku, już Wam mówię, ile kosztowało to. Kosztowało 16 zł, po przecenie kosztowało 14,48. W środku znajduje się instrukcja obsługi. Super, jest ona po angielsku, więc fajnie. I znajduje się takie urządzonko. Myślę, że nie ma baterii. Jest to strasznie plastikowe. Zaraz Wam pokażę bliżej. Próbuję otworzyć, żeby zobaczyć, jakie baterie są do tego potrzebne. W instrukcji tutaj chyba są trzy baterie AAA chyba. Na koniec filmu pokażę Wam, jak to się świeci. Tutaj widzę, że też jest lampka. Z tego co wiem, to ma się znajdować tak w naszej toalecie, tym światełkiem. Jest tutaj napisane, że jest 8 kolorów do wyboru, więc na koniec filmu, jak znajdę baterię, zobaczymy. Myślę, że to jest fajny bajer, ale jestem za bardzo ciekawa. Czekajcie, idę po baterię, zaraz wracam. Już wróciłam do Was z bateriami. No i niestety jestem bardzo zawiedziona. Nie wiem, o co chodzi. Muszę Wam pokazać pierwszy fail tego urządzenia. Może na początek pokażę Wam tak. Wygląda od zewnętrznej strony toalety. Tutaj jest lampeczka do włączenia. A tutaj jest ta lampeczka, która ma świecić w środku. I patrzcie. Wkładam baterię. Świeci sekundę i się wyłącza. I nie chce się włączyć. Więc nie wiem, o co chodzi. A wyciągnęłam baterię dopiero co z opakowania, więc powinny być dobre. To nie jest wina baterii, tylko urządzenia. Spójrzcie jeszcze raz. Zaświeca się i gaśnie. No, jestem bardzo zawiedziona. Może poproszę męża, żeby spróbował coś tutaj zadziałać. No, ale jestem zawiedziona. Chciałam mieć kolorowe światło w toalecie. Bardzo mnie to się nie podoba. Niestety ten przedmiot oceniam na minus. Jestem niezadowolona. Jest mi bardzo przykro, że to nie działa. Przejdźmy do kolejnego przedmiotu, może poprawi mi humor. Losuję, maszyna losująca, coś małego trzymam w rękach. I tutaj mam zatyczki do uszu.
Te zatyczki kosztowały mnie 2 złote, złote 82 po przecenie. Mają one opakowanko, więc nie powinny nam się zgubić. Miękkie, jak zawsze zatyczki. Mi się trafił akurat kolor żółty. Tutaj są pokazane różne kolory. Czerwony, niebieski, zielony. Spoko, jak najbardziej. Zawsze się przyda przy hałasach życia codziennego. Więc to jest akurat ok. Przejdźmy do kolejnego produktu. Coś większego. I mam tutaj takie płatki do demakijażu. Są to 3 płatki do demakijażu. Jest to napisane 3 pak lazy do usuwania makijażu. Puff. Kosztował oryginalnie 12 zł. A ja zapłaciłam 10,85 z przecenami. Już otwieramy, pokazuję. Są bardzo mięciutkie. Z jednej strony jest kolor, z drugiej strony jest biały. Ma tutaj każdy taką metkę z nazwą firmy. Jest bardzo milutki, tylko niepokoi mnie fakt, że w środku jest gąbka. To się szybko nie zniszczy. Mam taki brązowy, rudy, różowy. Ten akurat z drugiej strony też jest różowy. I szary. Są bardzo milusie. Na pewno takim płatkiem zmyje się cały makijaż, nawet chyba bez używania drugiej strony. Więc bardzo fajnie, bo tych małych płatków kosmetycznych muszę używać 2. W porywach do 3 zależy, jaki mam mocny makijaż zrobiony, więc trochę się tego zużywa, a też dużo ich nie mam, więc zawsze takie duże płatki się przydadzą. One są jak najbardziej na tak. Więc zaraz wyłowimy sobie kolejny produkt. Już czuję, że to jest jajko do makijażu. Nie jest to zwykłe jajko, ponieważ było tutaj napisane o tej gąbeczce, że ona jest, tak widać, ona ma takiego misia na sobie. Taka jest troszkę jak welur. Jak welurowa. Jest dosyć miękka, jak nie jest zamoczona, więc fajnie. Tutaj widzę jakąś małą wadę, taką kropkę fabryczną. Kosztowała ona 5 zł, po przecenie 4,51. I jest bardzo mięciutka, więc myślę, że za taką gąbkę zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Na pewno użyjemy jej do jakiegoś testu. Więc to niewiele. Losuję, może tym razem coś większego mi się uda wylosować. I mam tutaj, tak jak zauważyłam, jest tutaj problem z tłumaczenia z chińskiego, bo zamawiałam zestaw 3 ręczników Cotton Beer, 12 zł, 10,85 po przecenie. To jest zestaw 3 ręczników, to jest jeden ręcznik. I już jestem z tego niezadowolona, bo jest wyraźnie napisane zestaw 3 ręczników, a to jest jeden ręczniczek. To są 3 ręczniki jakieś podłużne, serio? Ale tam był wymiar duży, a to są jakieś małe, podłużne ręczniczki? Dlaczego one mają służyć? Co prawda są z mikrofibry i mają takie misie narysowane, ale do czego służą takie ręczniczki? Widzicie to? To jest po prostu do czyszczenia? No było napisane, że można wysuszyć w nich włosy, ale moje włosy są dłuższe niż ten ręczniczek. Jestem z kolejnego produktu niezadowolona niestety, ponieważ miały być to 3 ręczniki i całkiem inaczej to wyglądało na zdjęciu. Całkiem inaczej było opisane, więc no oczywiście zużyję je albo po prostu je przekroję, przeszyję i będą ścierki z mikrofibry do kurzu na przykład. No ale nie o to mi chodziło. I widzę, że kłaczki się z nich sypią, bo jestem cała w kłaczkach teraz. Więc to mi się akurat nie podoba. Losujmy kolejny produkt. I kolejnym produktem są takie naklejki na twarz, które mają zastąpić albo uwydatnić, upiększyć nasz makijaż. Ja czasem w makijażach używam takich naklejek, które są ciężko właśnie dostępne, o dziwo, u nas w Polsce. Były z Vibo bodajże te naklejki dostępne, ale one były tylko przez pewien okres tam świąteczny dostępne. Później miałam problem, nie było nigdzie w Rossmanie ani w Hebe takich naklejek, nie mogłam znaleźć, więc sobie zamówiłam tutaj, te są akurat z kwiatuszkami. Zamówiłam 2 paczki, gdzieś tam jeszcze jest w tym opakowaniu. Na pewno ta druga paczka. Kosztowały one 5 zł po przecenie 4,53. I mówię już o tych i o kolejnych, bo jeszcze będą jedne. Te akurat są takie, myślę, że są fajne. Zawsze przydadzą się do jakichś makijaży. Losuję. I wylosowałam paznokcie. Zamówiłam sobie sztuczne paznokcie. Neonowy, żółty, z panterką. Jest tutaj 24 sztuk paznokci.
kosztowały przed przeceną 12 zł, po przecenie kosztowały 10,85. Myślę, że fajnie, ja lubię czasami na jakąś imprezę, czy gdzieś sobie przykleić na szybko. Kiedyś robiłam hybrydy i robiłam żele, ale po prostu już mi się nie chce tego robić. Mam za mało czasu, więc myślę, że fajnie czasami sobie nakleić takiego sztucznego paznokcia, chociaż na imprezę. Może uda mi się wymacać tą drugą paczkę tych paznokci, ale chyba nie, bo nie czuję nic takiego paznokciowego. Dobra, biorę pierwsze lepsze i wylosowałam tutaj roller. Jest to różowy roller do masażu twarzy. Możemy nim sobie wymasować buzię, możemy sobie wymasować na przykład maseczkę. Miał być on jodeitowy, chłodzący, upiększający, tak jak mam napisane, tutaj mamy nawet, że jest to shine. Wygląda lepiej niż mój poprzedni, o dziwo chodzi lepiej niż mój poprzedni. Tutaj jakąś wadę zauważyłam, o widzicie? Nie wiem, później spróbuję to doczyścić, ale chodzi gładko jedna i druga strona. Mój poprzedni niestety upadł na ziemię i złamała się tutaj rączka w pół, więc bardzo mi zależało, żeby kupić sobie kolejny. Już Wam mówię, ile on mnie kosztował. Były trzy kolory, były one dawane losowo, więc fajnie, że trafił mi się mój ulubiony kolor. Kosztował on 29 zł, po przecenie 26 zł i 4 grosze. Więc myślę, że za taki roller jest to fajna cena. Kupowałam w Polsce w podobnej, tylko że z moim rollerem mój był zielony i był taki problem. Zamawiałam go na Allegro. Strasznie śmierdział metalem, tym, który jest tutaj dookoła, więc pewnie był jakiś sztuczny, trafny, fejlowany, coś takiego. Losujemy dalej. Już czuję i już się domyślam, co to jest. Zamówiłam zalotkę. Zalotkę taką tęczową, ponieważ jest dosyć lekka. Wydaje mi się, że rączkę ma plastikową. Bardzo fajnie wygląda. Spoko. Już Wam mówię, ile kosztowała. Jest to napisane lokówka do rzęs. Kosztowała 8 zł, na przecenie 7,24 za nią zapłaciłam. Mam sztuczne rzęsy, ale zamówiłam zalotkę, ponieważ nie będę do końca życia nosić sztucznych rzęs, a z natury moje rzęsy naturalne są dosyć proste. I teraz wiadomo, jaki mamy okres, ciężko gdziekolwiek coś znaleźć, żeby po prostu zrobić sobie te rzęsy. I już wolałam sobie kupić, żeby potem nie mieć problemu, że będę chodzić bez. Więc jest nasza zalotka. No i skoro jest zalotka, to muszą być rzęski. Takie opakowanie rzęsek, piękne. 8 par z rzęs, 14 zł, po przecenie 12,67. Odpakuję i sprawdzę, czy są mięciutkie. Są bardzo długie, ale myślę, że nie dłuższe niż moje, które mam na oczach. Więc wybrałam akurat te. Jest bardzo duży wybór rzęs. Powiem Wam, że są dosyć mięciutkie. Tak wyglądają. Wszystkie są takie same. Dosyć są one mięciutkie, plastyczne, fajne. Myślę, że są trochę dłuższe od moich, ale lepiej mieć niż nie mieć. Wiadomo, jedną parę można kilkukrotnie założyć, jeśli odpowiednio wyczyści się klej. W nich nie ma kleju, ja mam swój klej do rzęs. Lecimy dalej. I dalej mam kolejne puszki do demakijażu. Są tutaj trzy. Już ich szukam. Są tutaj trzy puszki do demakijażu, kosztowały 9 zł, po przecenie 8 zł 15 groszy. I są tutaj trzy puszki o różnych rozmiarach. Mamy malutki, średni i największy. Takie trzy rozmiary. Milutkie bardzo, jak poprzednie. Fajne, że są takie obszycia na tych puszkach, ponieważ wtedy nie będą się tutaj rozpruwać nam. I do tego taki problem jest z tymi puszkami. Ja mam z... Nie z Glam Glow, tylko to jest... Nieważne, ja mam takie z Sephory i one niestety mają te kanty takie poprzygrzewane i one są dosyć ostre, jeśli chodzi o przestrzeń pod okiem, więc myślę, że te mogą się jak najlepiej sprawdzić. Ja jestem zadowolona, zresztą za cenę, tak jak tutaj mówiłam, już znowu nie pamiętam, 8 zł i 15 groszy, to myślę, że to jest spoczko cena, więc dalej, next. I mam tutaj etui do telefonu. Jest to tutaj etui z ustami, statkiem kosmicznym, który leci po tęczy. Czyli coś w moim zwariowanym stylu. Już szukam, ile te etui kosztowało. Te etui kosztowało 6 zł, po przecenie 5,43. Jest ono miękkie, czyli silikonowe.
Myślę, że spoko będzie wyglądało na telefonie, nie będę zakładać niestety, ponieważ telefon jest w użytku, ale fajnie, bardzo mi się podobają. Taki wybór po prostu, że ciężko się zdecydować na jeden. Ja nie należę do osób, które często zmieniają obudowę w telefonie. Jak się przyzwyczaję do jednej, to chodzę w jednej, więc nie chciałam za dużo ich brać. Postanowiłam wybrać jedną, no i ta mi tak wpadła w oko, więc mam nadzieję, że szybko się nie zniszczy. Losuję, próbuję coś złapać i mam tutaj coś takiego. Są to chińskie przyrządy do wyciskania wągrów bądź pryszczy, jak kto woli. Igła do trądziku ze stali nierdzewnej, tak było to nazwane. Kosztowały, tu są trzy te igły, trzy takie, one mają takie kółeczka. One kosztowały 14 zł, po przecenie 12,67. Mam nadzieję, że to rzeczywiście jest stal nierdzewna. Oczywiście wszystko zostanie przed użyciem zdezynfekowane, ale na razie nie mam takiej potrzeby używać, więc będzie w zanadrzu, jeśli będzie to potrzebne. Łapię kolejny produkt, coś większego i tutaj mamy gąbeczkę. Jest to gąbeczka o takim dziwnym przekroju. Od razu Wam powiem, nazywała się gąbka do makijażu o wielu twarzach. Kosztowała 14 zł na przecenie 12,67 i zrobimy sobie osobny test tej gąbki, ponieważ ta gąbka, każda inna strona jest do innego produktu i opisują tą gąbkę, że tą jedną gąbką zrobimy cały makijaż, więc na pewno zrobimy test tej gąbki i się przekonamy, więc na razie nie będę jej otwierać. Brakuje mi już miejsca na stole. Jeszcze zostało, nie wiem, 3 produkty czy 4. Łapię coś kolejnego i kolejnym produktem są pędzle. Pędzle w neonowym kolorze, Neon Lime. Kosztowały one 20 zł, po przecenie kosztowały 18 zł 9 groszy. Już je otwieram i wyciągam. Powiem Wam, że są dosyć ciężkie, mają rączki. Mają plastikowe rączki, ale są dosyć one ciężkie. Są dosyć miękkie. Mamy tak, płaski, skośny pędzelek. Tutaj wachlarzowy, który się nieco zgiął, więc będzie musiał się troszkę naprostować. Takie rogi jednorożca. Płaski języczkowaty, okrągły zbity, mniejszy płaski, ścięty, okrągły, może być do pudru pod oczami, płaski, malutki. I tutaj mamy jeden języczkowaty i jeden płaski, okrągły. Więc jest tutaj ich 12 ponoć, chyba, 3, 6, 10, sorry, 10. Dosyć mają te rączki ciężkie, tak jak mówiłam, albo po prostu tutaj ta skówka jest ciężka. Wyglądają w ten sposób. Tutaj kamera trochę przekłamuje kolory, bo one są bardziej neonowe, tak mi się wydaje. Bo tutaj do światła jak podstawię, nie, to wygląda to bardziej neonowo. Bo tutaj akurat nagrywam dzisiaj przy świetle dziennym, nie chciało mi się rozkładać lampy, bo chciałam szybciutko to nagrać. Już chciałam mieć wszystko w rączkach. Tak jak mówiłam, kosztowały 20 zł, po przecenie 18 zł 9 groszy. Myślę, że to nie jest zły zakup. Chociaż wydaje mi się, że pędzle z Sinsaya, które ostatnio kupiłam, otwierałam Wam na openingu, były bardziej puszyste, może tak to określę, bardziej puszyste, ale te też są spoko, na pewno do czegoś się przydadzą. Coś tam jeszcze zostało, chwytam coś dużego od razu. Oho, problem z wyjściem. Chwyciłam coś takiego. Już widzę, wiem co to jest. Jest to Shiglam. Paleta twarzy Peach 3D Pro. To była paleta rozświetlaczy, jak dobrze pamiętam. Kosztowała ona 19 zł. Po przecenie kosztowała 17 zł 18 groszy. Już próbuję ją otworzyć. Ale mam tutaj niemały problem, wezmę sobie pomocnika. Już sobie poradziliśmy. Mam nadzieję, że jest cała, bo widzę, że jest bardzo dobrze zabezpieczona. Nie wiem, czy opłaca się takie zabezpieczenie na paletę za 19 zł. Widzicie, pięknie wszystko zabezpieczone. Piękniusio. Mąż wróci do domu, a tu wszędzie śmieci na podłodze. Paleta wygląda w ten sposób. Tutaj też jest folia na niej. O, odbija się telefon. Tutaj mamy z tyłu opis palety. Mam nadzieję, że paleta nie jest uszkodzona. Już ją otwieram. Dobra, mamy to. Ściągnę folię. Otwieramy razem. Otwieram pudełko. W pudełku kryje się taka sama paleta jak na zewnątrz. Po bokach jest ona złota. I w środku wygląda w ten sposób. No ten biały, no tak wygląda na kamerze, ale to nie jest biały. Ściągnę folię, jak dam radę, bo zawsze, u mnie jest zawsze problem ze ściąganiem wszystkich zabezpieczeń.
Troszkę widzę tutaj jakieś okruszki, ale była bardzo dobrze zabezpieczona. Jezu, zlituj się nade mną, czemu ja to muszę tak ciężko się ściąga wszystko. Teraz chciałabym sprawdzić, czy to jest na magnes. Tak, na szczęście tak. I zacznijmy sobie sprawdzać kolory. Tutaj będę, przepraszam, biorę ten. Na palcu wygląda tak, bardzo pudrowy. No, jakiś tam błysk jest za, nie wiem czy to widać, za 19 zł może być. Biorę różowy, tak wygląda. No różowy to bardziej róż, w taką brzoskwinkę wpada. Wezmę biały, tak wygląda. No i ten jest chyba najbardziej taki, chociaż kurczę, tak jak widzicie, one się tak... Ten biały mamy tutaj, bo tak nie widać. No takie słabe, nie? I weźmiemy ten brązowy. Ten brązowy jest w kremie. Sorry, w kremie. Na mokro. I on jest chyba najbardziej taki... Kurczę, zaraz wam pokażę. Odłożę tą paletę. Nie wiem, czy to widać. Tutaj jest ten różowy, biały, potem jest złoty i ten w kremie. Słabo widać, słabe są. Słabe są, ale na pewno wykorzystamy do jakichś makijaży. Powiem tak, czego możemy się spodziewać po palecie za 19 zł? No, myślę, że niewiele, ale naprawdę ładnie jest ona wykonana. Powiem tak, czego możemy się spodziewać po palecie za 19 zł? Powiem, że jest ona ładnie wykonana, ładnie wygląda cały ten design. Tutaj to jest wypukłe, świeci się, tutaj też jest wypukłe. Ślicznie wygląda w środku, na pewno jest stylizowana na jakąś paletę takich drogich marek, przypuszczam, bo gdzieś już to widziałam, ale nie jest za dobra jakościowo. Na pewno wykorzystamy ją do jakichś makijaży, może akurat przy teście gąbki się przyda, zobaczymy. Wydaje mi się, że powinnam mieć jeszcze jakiś tam produkt w siatce, więc zajrzyjmy. Tak, mamy drugie naklejki, o których wspominałam wcześniej. Kosztowały one, tak jak tamte, 4,53 zł, bo przecenie. Spoko, się zawsze przyda. Już tutaj mało rzeczy, to sobie wezmę do góry. No i tak, mój kolejny fail. Jest to łyżeczka. W sztuczce, łyżeczka. I można było sobie wybrać któraś z tych. Ja to tak odebrałam, że po prostu tu są te cztery łyżeczki. Za 7,50, 6,60, 6,79 po przecenie. No ale niestety to była jedna łyżeczka. I może dobrze, że wzięłam jedną. Powiem, że jest ona naprawdę śliczna, ale maluśka. No mini-mini, jak do cukru. To ma działać tak, że po prostu na kubeczku zaczepiacie sobie tutaj kotka łapkami, żeby łyżeczka nam nie uciekała, ale ona jest strasznie mini-mini. Ale jest śliczny ten kotek. Chciałam sobie zamówić jeszcze trzy, bo chciałam cztery mieć, ale ona jest taka malutka, naprawdę. Porównajcie do mojego palca. Spójrzcie na swój palec i na swoje łyżeczki w domu. Naprawdę. Ona jest mini-mini, więc chyba już nie będę zamawiała kolejnych, a tam po prostu wykorzystam jako łyżeczkę do cukru na przykład. No nie wiem, trochę za mała. Gdyby miała być właśnie do filiżanek czy do czegoś, to chciałabym, żeby były jednak one większe. O, jednak mamy jeszcze tu parę rzeczy. Kolejną rzeczą jest mydło w listkach. Tak, dobrze słyszycie, mydło w listkach. Tak, Marta, kupiłam mydło w listkach. Tak, zrobiłam to. Jeden taki, takie pudełeczko kosztowało 5 zł, po przecenie 4,53. Boże, ładnie pachnie. I tutaj mamy zawieszeczkę, możemy sobie zawiesić. Tutaj ma być 50 sztuk tego mydełka. Naciskam, otwieram i wyciągam. I to jest taki listek cieniutki. Tutaj jest 50 takich. I ponoć możemy sobie na przykład umyć rączki, będąc na dworze, polewając wodą. Chciałam wam pokazać, ile jest tych listków. O. Więc powinno ich tam być te 50. Na pewno to wykorzystam, sprawdzę, czy to działa. Gdzieś wam opowiem o tym, może w pustym pudełku, czy to działa. Na pewno ładnie pachną taką kwiatem z wanilią, coś takiego kwiatowego bardziej. Więc fajne, taki bajer. Myślę, że za 5 zł to Pepsi sobie w sklepie nie kupicie. I mam ostatnie dwie rzeczy. I tak jak wcześniej mówiłam, tutaj mamy drugą parę paznokci, 24 sztuki. Tutaj akurat mamy jakaś róża, ogień, węże i są one w takim pastelowym, zielonym kolorze. Takie fajne, trochę chińskie. Tak, i one kosztowały, nie, one kosztowały inaczej, tamte wcześniejsze kosztowały 12, a te kosztowały 9, po przecenie 8,15. Więc myślę, że też fajna cena za takie sztuczne paznokcie. I te nie są tak długie jak te wcześniejsze. Te wcześniejsze były o wiele dłuższe. Już wam porównuję. Ja mam ochotę czasami na różne paznokcie, więc raz sobie nakleję takie, raz sobie nakleję takie. I została nam ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz
która kosztowała 14 zł, po przecenie 12,67 i jest to takie pudełko z naszymi gąbeczkami. Tutaj one się poprzestawiały. Zaraz sobie to otworzymy i poustawiamy. Fajne jest to do przechowywania. Mogę Wam od razu powiedzieć, że gąbki czuję, że są dosyć miękkie. Już je ustawię, byście mogli zobaczyć. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy zwykłe jajo. Dosyć są miękkie, nawet jak nie, nie namoczone. Tutaj mamy jajo półścięte. Wybrałam sobie akurat ten kolor. Tu mamy drugie takie same jajo półścięte, tylko w innym kolorze. A tutaj mamy okrągłe, ścięte w inną stronę. Jeśli chodzi o to, to też fajne jest to pudełko, bo jeśli zużyjecie gąbki, zawsze możecie sobie włożyć tutaj inne swoje gąbeczki i to jest fajne, proste w przechowywaniu, ponieważ no wiadomo, te gąbki albo masz brudną, gdzieś rzucisz, tu ci się uwali, albo masz mokrą, bo masz dopiero umytą. Tutaj nawet jest taki, możesz sobie powiesić na ścianie na przykład, widzisz? Więc fajne to jest w przechowywaniu, że nic sobie nie pobrudzisz, możesz zawsze tutaj włożyć te gąbeczki stylizowane na jajka nasze standardowe. Więc to tyle w dzisiejszym openingu. Mam w planie zamówienie jeszcze jednej paczki z Shein, takimi różnymi praktycznie rzeczami, kolczykami i innymi. Więc jeśli podobał Wam się ten film i czekacie na kolejny, nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, o łapce w górze i możecie wchodzić na mojego Instagrama, tam często dodaję filmiki, jak używam tych wszystkich rzeczy zakupionych i otwartych w różnych openingach i serdecznie Was do tego zapraszam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!